Witam Ciebie serdecznie w tej ścieżce serca. Nie wiem, czy kroczysz ze mną od początku cyklu, żeńskość cykla. Jeśli tak, to gratuluję i zostaw proszę jakiś ślad, jakiś komentarz. Serdecznie pozdrawiam w tym momencie wszystkich uczestników 5. Festiwalu Głos Kobiet dla Świata, który odbył się 1 marca 2020 roku w Łodzi. Poznałam tam wspaniałych ludzi, bawiłam się świetnie i szczególnie zwracam się też serdecznie do tych kobiet, które mnie odnalazły, odszukały. Usłyszałam od Was ciepłe słowa, bo znamy się tylko z tych filmów. W tej części dowiesz się, co to znaczy być prowadzonym przez duszę. Wspomnę jeszcze o pieśni serca, a także głównie nastawi się na naświetlenie biologii, biochemii życia, bo to się łączy. Jest jednością w ciele fizycznym, w przyrodzie, w związkach partnerskich, we wszystkich sferach życia. I to Tobie przedstawię. No bo jak nie w 8. części mówić o jedności? To właśnie 8 łączy to, co wysokie, z tym, co niskie. To, co męskie, z tym, co żeńskie. Także zapraszam do tych wspaniałych informacji, przeżyć. I czy to, co robię w tych filmach, jest wykalkulowane, rozumne, logiczne? 3 razy nie. Bo gdyby tak było, to po spotkaniu, które stało się 12 września 2018 roku o cyklach i stopach, z tego materiału powstałyby może 2-3 filmy, a jest już 15. Do 7. części z tymi odcinkami 15 filmów. I co się zadziało? Zbierałam informacje, poszerzałam swoją świadomość, a te informacje, które przychodziły w snach, w medytacjach i z różnych stron, notowałam na komputerze, w pewnym folderze. I co się stało? Przez ten cały rok wiedziałam, że ten materiał jest tak ważny, że bywało, że zamykając komputer, sprawdzałam, czy ten folder jest na pulpicie. Pod koniec roku coś mnie skusiło i dałam komputer do wyczyszczenia. Jak się domyślasz, obawa się zmaterializowała. Komputer powrócił bez foldera. O stopach, o nogach. No, nie płaczę. Ze spokojem czekam na prowadzenie, na ruch. I okazuje się, że zebrał się bardzo duży materiał na część dalszą. Nigdy wcześniej nie byłam tak świadoma tego, co to znaczy, że dusza prowadzi, że wyższa świadomość prowadzi. I mimo, że materiały wcześniejsze zniknęły, to jest to prowadzenie. I coś mnie natknęło, żeby zajrzeć do pierwszej części żeńskość cykla. I co słyszę? Elżbieto, takie hasło biologia życia. O co chodzi? Od czego to się zaczęło? Ten pomysł na spotkanie o biologii życia. Całkowicie o tym zapomniałam. I to pora, żeby zająć się tym tematem dogłębnie. Przypomnę, że czas i cykle są w świecie energetyki
niewidoczne, iluzyjne, natomiast nam pozwalają zobaczyć, że coś się dzieje i zależą od przestrzeni, jaka jest z punktu A do punktu B, czy A do Z. Czyli to nazywamy czasem. Czas przejścia, czas dokonań. I o tym. A w ogóle tą biochemię, biologię, to tutaj jeszcze bardziej naświetlił i zrozumiałam dzięki filmom z doktorem Morse, biochemikiem, ale o tym później. Oto jaki dostałam list od kobiety po jednej z sesji skype'owych. Witaj Elżbieto, chcę się z Tobą podzielić tym, co dziś się stało. Robiłam medytację ukorzeniania i kiedy doszłam do tarczycy, zazwyczaj było tak, że coś się chciało z gardła wydobyć, ale nie mogło. Tym razem mój głos wydobył się w śpiewie. Zaśpiewałam najpiękniejszą melodię słodkim, pięknym, czystym głosem ze łzami w oczach. Po tej medytacji chciałam zrobić medytację blokowanie zakłócających myśli i programów i okazało się, że nie mogłam. Moje oczy nie chciały się zamknąć. Za to śpiewam moją pieśń. Elżbieto, dziękuję za pomoc. Aleksandra z Anglii, luty 2020 rok. I to mi uświadomiło, że nie do końca wyraziłam się jasno w sprawie pieśni serca. Właśnie w ostatnim odcinku. Mówiłam o tym, że nie odbieram wewnętrznej pieśni, lecz inne dźwięki. Nie ujawniłam wówczas, że przez wiele lat w różnych sytuacjach wyśpiewuję pieśń serca spontanicznie i nie potrafię nawet zapamiętać wszystkich słów. Pojawia się taki głos, wysoki ton, jakby nie mój. I kiedy dzieliłam się z dziewczynami tym, mówiły, nagrywaj to. No tak, ale ja nigdy o tym nie pamiętam. Na zajęciach w 2017 roku przedstawiłam słowa takiej pieśni, która powstawała z różnych fragmentów. Na przykład to było tak. Piękną duszę mam, piękną kryształową. No i tam dalej. Też były wspaniałe słowa. Co dzieje się, kiedy wchodzisz w przestrzeń serca i gruczoły dokrewne są zjednoczone? Po prostu już nie ma zakłócających myśli. Nie trzeba nic blokować, transformować. Przy otwartych oczach można wówczas śpiewać, no i działać według impulsu. Ale jak długo utrzymamy ten stan, to już inna sprawa. A ten, kto mnie zna, to wie, że zawsze jak wchodzę w stan błogości, łzy stają mi w oczach i tak jest przy każdej sesji, którą prowadzę. Ciało ma swoją świadomość. Biologia życia polega na tym, że to, co w ciele fizycznym, co przeżywa te zwierzę ludzkie o niskiej świadomości, ma wpływ na życie, zdrowie, związki. I sama się przekonałam, że od adoracji ciała, podnoszenia jego wibracji na różne sposoby, w dużym stopniu zależy, ile będzie w nim światła. Uczuciem podnosimy jego częstotliwość. Ciało reprezentuje też takie nasze małe ja, czyli Elżunię, Wasieńkę, Krysię, Alinkę, Małgosię, Andrzejka, Mareczka, Wojtusia. Pieścimy psy, koty, a swoje ciało jest dziękowanie, głaskanie, łaskawe spojrzenie sobie w oczy, nagradzanie, przytulanie.
to jeden z warunków, by powróciła do niego dusza. Pokazuję tym samym, że mi na nim zależy, a tym samym na życiu w materii. Póki co, póki nie zdecyduję odwrotu. Cokolwiek wyrażam ciału, czuje to ziemia, bo ciało zostało zrodzone z żywiołów Matki Ziemi i do niej powraca. W pełni teraz rozumiem, co to znaczy mieć rozświetlony każdy krok życia. Tylko jak bagatelizuję, w jaki sposób ciało, ono się dopomina, jak psiak, o łaski. I często jest to przez kontuzję. Tak było ze mną. Warto szybko znaleźć tę zależność. Dlaczego? Bo są filozofie, według których całkowicie ciało się bagatelizuje, jakby było piątym kołem u wozu. Przekazy liczne na temat życia są tak odmienne, że wielu już słyszę, mówi: mam w głowie chaos, wcale się nie dziwię. No ale też karać może egregor, który ja przestaję zasilać. Najbardziej z karą i cierpieniem związany jest program, bo egregor to taki program, suma myśli, emocji, wyobrażeń ludzkich. I tym właśnie najbardziej okrutnym jest program Boga. Nawet niektórzy uważają, że Boga chrześcijańskiego. Niemniej mocny jest egregor kulinarny, rodzinny. Dobrze o tym wiedzieć i być konsekwentnym, kiedy coś zmieniasz, jakiś kierunek, bo czujesz, że jest zbyt ciasny, zniewalający, dający mało satysfakcji, a właściwie zabierający dużo energii. Warto trzymać się toru serca i zrobić seans odłączający, powołując się na prawo wolności. Przez lata stosowałam różne ochrony i można się w tym zagubić. Jedni mówią, dobry jest krzyż, inni to symbol ciemnych i tak jest ze wszystkim. Czym jest najlepsza ochrona? To świetliste ciało fizyczne. To jest dobra ochrona. Dlatego proponuję, rozmawiaj ze swoją duszą. Kochaj miłość, która ją utkała. A jak to się robi, mówiłam też w poprzednich filmach. Ciało jest jak woda. Każde jej podrażnienie zmienia ją. Podobnie działa w nas system nerwowy. Fale elektromagnetyczne zmieniają wodę i nas także. Teraz coraz bardziej pojmuję biologię życia. I ten termin sięga czasu, jak znalazłam, Arystotelesa czy Hipokratesa. Jakbyśmy mogli to zdefiniować? Są to interakcje między organizmami a ich otoczeniem. To dotyczy wszystkiego, co istnieje. Może ktoś woli termin biochemia. Ona zajmuje się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami. I tutaj z funkcjami niedoboru lub nadmiaru. I przemianami substancji chemicznych w organicznych z uwzględnieniem aspektów energetycznych. No tutaj wyrecytowałam to specjalnie, żeby sobie uświadomić, że wszystko się łączy. Życie sobie, a terminologie naukowe sobie. Czasami nam ułatwiają, ale nie zawsze. Na pewno nauka nie pojmuje poziomów głębi. Z doświadczenia wiem, że kiedy podnoszę wibracje ciała, ono naturalnie odrzuca produkty, które kiedyś mi smakowały, a chociaż nie służyły biologii ciała.
teraz też mi może smakują, ale nie ma już tego odruchu sięgania po to. Tak było z licznymi produktami, z kawą, chlebem, piekami, kaszą, fasolą. Bunt ciała jest cichy, niewidoczny, aż nasila się i manifestuje krzykiem, czyli bólem, dolegliwością. Żeby to bardziej zrozumieć, podam kilka związków, czyli par, które w harmonii mogą współpracować lub się niszczyć. To kwas i zasada. Męskość i żeńskość. On, ona. Patriarchat i matriarchat. Fosfor i wapń. No tutaj te minerały to wierzę, to budu ludzkości. Chłód i gorąco. Woda i ogień. I to jest bardzo proste, bo te pary są nieodłączne. Najwyżej jest tylko czegoś więcej lub mniej. Coś oczyszcza, coś zakwasza. W nadmiarze kwas niszczy, śluzuje, ścina, powoduje skrzepy, guzy, torbiele. Gorąco powoduje zamarcie bio. Jest denaturacja. I doprowadza to do utraty aktywności biologicznej. Kwas w małej ilości chroni, dezynfekuje. W żołądku, tak, też swoją robotę robi, rozkłada. Zasada oczyszcza, chłód oczyszcza. Zatem w jednym szeregu można postawić obok siebie, między innymi. Żeńskość, kobiecość, matriarchat, zasada, chłód, wapń, woda, krew. I jeszcze bym tutaj dodała progesteron. W drugim rzędzie męskość, kwas, gorąco, fosfor i estrogeny. Bardzo się cieszę, że odkryłam tę zależność, co powoduje oczyszczanie. Że w chłodzie, dzięki właśnie chłodom, zaczynamy się oczyszczać. Że wydobywa się śluz, że wydobywają się różnymi drogami nasze kwasy zgromadzone latami. A co się dzieje przeciętnie, kiedy wychodzi u człowieka katar, boli głowa, jakiś ból, albo kaszle, bo to też jest wydobywanie się śluzu. O, jesteś chory, do lekarza, koniecznie do lekarza. Temperatura trzeba zbić. I co? Leki znowu zakwaszają, jeszcze bardziej spowalniają oczyszczanie. No i człowiek taki nieświadomy, gorący rosół na mięsie, gorące mleko. To wszystko jeszcze bardziej osłabia ciało. Ileż ono musi wykonać więcej, dać siły, energii, żeby to pokonać. Wydawałoby się, że jesteś zdrowy, zdrowa. Absolutnie nie. To jest tylko zatrzymanie oczyszczenia. A to, co się w środku nagromadziło, dalej sobie będzie jakiś jeszcze mały czas funkcjonować. I sama na sobie wszystko doświadczam. I już, no, już absolutnie mnie to nie jakoś nie zraża, że przy detoksie coś się wydobywa, że śluz leci z nosa, jak przyszłam na dietę surową. To właściwie już nie dietę, bo to już nie jest dla mnie dieta, to jest styl życia, pożywienie witalne. Więc od roku z nosa leci bardziej niezwykle, że kiedy przeszłam na owoce, że przez jeden dzień pobolewało mnie tutaj na poliku. Nie zraziłam się, że przez parę minut rwała mnie lewa pierś. Czy ogłucham na kilka dni? Nie do końca, ale trochę czułam takie mniejsze słyszenie na tą stronę, na lewą stronę ciała. Także ja już wiem, że jedynym uzdrowicielem, jedynym lekarzem ciała jest samo ciało.
Eskimosi na przykład żyją w zbyt dużym zimnie, jedzą mięso, tłuszcze i żyją bardzo krótko, średnio 40 lat. Nadmiar chłodu nie jest korzystny, jak i nadmiar słońca. Program jedzenia jest potężny i ciągle karmiony. Na każdym kanale TV gotują. Filmy fabularne pokazują kunszt gotowania. Słyszę na przykład ostatnio od bohaterki filmu Ostatnie wakacje. Moją pasją, właściwie powiedziałam moim hobbym, jest gotowanie. A jeden program nazwał się Piekielne rewolucje. Stare powiedzenie mówi, stwórca dał pożywienie, a szatan kucharza. Teraz ono dla mnie nabrało sensu. Wyskoczyć z pułapki egregoru kulinarnego, zresztą każdego programu, w zależności od jego potęgi, udaje się nielicznym. Na naszej planecie jest około 70% zasady i reszta, czyli około 30% kwasu. Gdy przychodzą kwaśne deszcze, jest zachwianie tej równowagi, wszystko umiera. Kwas i zasada w ciele, krew jest zasadowa i zakwaszenie jej powoduje w kilka minut śmierć. Jak sobie z tym radzi krew? Kiedy pożywieniem zakwaszam ciało, tą krew, ona natychmiast wyciąga wapń z kości i śluzówki. Wiedziałam, że z kości, ale teraz wiem też, że ze śluzówki. Wszystko szwankuje, nie od razu, bo dzięki samoregeneracji jakiś czas jest to bez zewnętrznych objawów. Latami zakwaszanie narasta, system nie daje rady. Jest poważny kłopot, gdy jest taka kwasica. Naczynia limfatyczne to jak w domu kanalizacja, ale przez nasze przyzwyczajenia, ignorancję i brak wiedzy nie nadąży ona usuwać tego kwasu. Bo kwas powinien być usunięty przez nerki i pot. A kwas niszczy nadnercza i po tym nerki przestają oczyszczać. Co zakwasza najbardziej? Białko, i to białko z mleka i przetworów, z mięsa, kaszy, mąki, potrawy gotowane. W przyrodzie nie ma substancji odżywczych gotowanych i to już chyba powinno nam najbardziej wystarczyć. Naukowcy dowodzą, że Homo sapiens, czyli naczelne, pochodzi z terenów tropikalnych, gdzie znajduje się najkorzystniejszy pokarm i jest on w postaci owoców. A co na to dietetyka, ta oficjalna? Stworzono ją podobno dla ludzi chorych, czyli zakwaszonych. A wiesz, jakie są porady? No, by się chciało powiedzieć o zgrozo. Na przykład w dietach cukrzycowych jest spożywanie posiłków z produktów zawierających sporo błonnika, który obniża stężenie glukozy we krwi. Glukoza, podpowiem, jest z warzyw. Daje poczucie sytości i zapobiega zaparciu. Tak tutaj się da jako argument. I jest to, uważam, bzdura. Dlaczego? Ponieważ my nie trawimy ani błonnika, ani celuloz. To jest ciężko strawne. Wypieki są mocno zakwaszające. I jak wszystko, co wymienia się w tej diecie. No, a owoce są tam na końcu. Dlatego według medycyny istnieją choroby tak zwane rzekomo niewyleczalne. I nie ma różnicy, jak sklasyfikowano zakwaszenie. Mózgu i wątroby, cukrzyca, reumatyzm, rak, nadciśnienie. Wszystko to jest zaparciem w naczyniach limfatycznych. Często mówię o przepływie. Jego brak to problem naszej cywilizacji. Przepływ to woda w nas, czyli krew i limfa. Krew karmi, limfa to kanalizacja. U kogo dobrze funkcjonuje?
widzimy wokół i u siebie też, przecież to czujemy, zaparcia energetyczne i fizyczne. Zbyt wolno poruszają się płyny i tak jest też w związkach, bo wszystko jest wszędzie. Ktoś bagatelizuje, że jest taka martwota w partnerstwie, brak przeżyć wspólnych, pasji, marzeń. I bywa najczęściej tak, że jedno z nich widzi, że to już tak nie powinno być, ale nic z tym nie robią. Albo z lenistwa, z niechęci zmian, albo z przywiązania, z wygody. Częsty argument jest taki, że poświęcam się dla dzieci. A ja ci powiem, jest to poświęcanie dla egregoru rodziny, oddawanie swojej energii, czy Bogu, bo to się mówi dla dzieci. Albo co rodzina powie. Przecież to jest okropne, okrutne nawet traktowanie siebie. W filmie Przybysze o zmierzchu kobieta połączona jest sercem ze swoim mężem. Mimo to po latach już chce innego życia niż dotąd, stacjonarnego. On koczowniczego, jednak zamyka te marzenia w sobie. Tata powiedział, że nie wystartuje, a zawody są w sobotę. Chce, żebyśmy wyjechali w sobotę. Skąd weźmiemy pieniądze na dom? To go nie interesuje. Jedzie z nami lub sam. Nigdy się nie rozdzieliliśmy i teraz też nie. Zostanę. Ty też powinnaś. Ty masz przed sobą całe życie. My mamy już z górki. Na ciebie ktoś tam czeka, na nas już nie. Nie każ mi wybierać pomiędzy tobą a ojcem, bo zawsze wybiorę jego. Kiedy para jest silna, to i dzieci są mocne, mają dobry przykład. One naśladują starszych i najpierw dla zabawy, jak to pokazano w filmie, na przykład w filmie Mały Pułkownik. Jeśli pułkownik się dowie, co zrobiliśmy z prześcieradłami, przechrzci nas na dobre. Mówiłam wam, że moi żołnierze nie muszą się niczego bać. Henry Clay, czy jesteś gotowy? Masz zbożne myśli? Wierzysz, że woda zmyje twoje grzechy? Do dzieła. Jesteś zbawiony? Trzeba powtórzyć. Jesteś zbawiony? Co tu się dzieje? Co robicie? Dzień dobry, dziadku. Chrzciliśmy Henry'ego Clay'a. Musi być bardzo zły, bo trzeba było go zanurzyć dwa razy. Aż czasem tak kształtują swój los. To co może być przy udawanym kochaniu? Dzieci są rozbite, przecież one to czują. I myślą, że to są właśnie one winne. Zaczyna się powolna destrukcja rodziny. Na fundamencie pełnym fałszu wchodzą w dorosłe życie. Jeśli związek wynika z braterstwa serc, jest silny. I to przetrwa może nie wszystkie burze, ale dużo. Przetrwa dużo. W innym przypadku, co było zlepione w wyniku jakichś zasobów, na przykład dla seksu, wyglądu, finansów, poczucia bezpieczeństwa, lub mieć tylko potomstwo, a nie z prawdziwych uczuć, rozpada się. I to dzieciom trzeba wyjaśnić, że też tak się zdarza, kiedy ludzie się mylą w wyborze. Rozstanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednak korzystniejszym dla każdego w rodzinie.
od życia w iluzji poprawności. Bo tak właśnie tworzy się następne pokolenie, pełne udawaczy, w maskach, w rolach ofiary, męczenników. Jest ona i on, a w kościach wapń i fluor. To przecież jedność. Wszystko jest ważne, ale gdy ona jest wykorzystywana do czego innego, czyli wapń idzie z kości i śluzówek na ratowanie krwi, to już zaczyna się duży kłopot. Jeśli kobieta pracuje ciężko, chodzi na siłownię, jest w sportach wyczynowych, to nie tylko w rodzinie jest problem, ale i na planecie, bo kwas dominuje. Ludzie unikają fluoru w paście, a spożywają mięso, a ono góruje w dostarczaniu fluoru. Zakwaszenie powoduje kłopoty sensoryczne, czyli z układem nerwowym. Przejawia się jako ścisk, takie spięcie, wycofanie, może być stagnacja, a w tym niechęć życia, brak pasji. A jedna z głównych przyczyn to białko. I to jest to białko po procesie koagulacji. Oblepia wszystko, hamuje przepływ. I jest super zaporą dla przepływu. No i te właśnie zatory powodują nadpobudliwość, walkę i też samotność, jak w przypadku tego starszego człowieka. My name is Jack Sherman. Nazywam się Jack Sherman. To nazwisko źle mi się kojarzy. Ty też jesteś Yankeesem. Co tu robisz? Ja mu powiem. Ojcze, to mój przyszły mąż. Wiedziałam, że się nie zgodzisz, więc zamierzaliśmy uciec. Chciałem prosić o rękę. Milcz. Dlaczego myślałaś, że sprzeciwię się małżeństwu? Wiem, jaki masz stosunek do północy. Nienawidzę Yankeesów, dlatego ci nie powiedzieliśmy. Wiedziałaś, że robisz źle. Kocham go. Jak możesz kochać człowieka, który reprezentuje idee znienawidzone przez mieszkańców południa? Człowieka, który pewnie walczył przeciwko twojemu ojcu, bratu i najbliższym. Może to on oddał strzał, który zabił twojego brata. Byłem żołnierzem tak samo jak pan. Walczyłem po drugiej stronie, ale żywię dla południa szacunek i współczucie. Moja matka pochodzi z Virginii. Wojna już dawno się skończyła. Dla mnie nie skończy się nigdy. Powinienem cię zabić. I może to zrobię. Elizabeth, idź do swojego pokoju. Nie, powiedziałem, idź. Wyjadę z Jackiem. Elizabeth! Jeśli zamkniesz te drzwi, nigdy więcej się przed tobą nie otworzą. Kto tam zamieszka? Nie wiem, ale mieli się wprowadzić dzisiaj rano. Od niepamiętnych czasów stał pusty. Zajrzę do naszych nowych sąsiadów. Zobaczę, co to za ludzie. Teraz nie będzie tu tak pusto. Kto mówi, że tu jest pusto? Nie ja. Lubię samotność.
Wieloletnie doświadczenia biochemika Morse udowodniły, że jedynym sposobem na nawodnienie jest spożywanie zwłaszcza dużych owoców. To poruszy skostniałą limfę i przefiltruje nerki. Przekonałam się na sobie, kiedy wprowadziłam do jadłospisu pożywienie surowe i okresowo same owoce. I wiara nie jest tu potrzebna, trzeba po prostu to zastosować. Nie ma innej opcji. Naruszanie prawa chemii czy fizyki, tak, tam mamy zasadę i kwas, w fizyce energię magnetyczną w stosunku do elektrycznej, ma wpływ na wszystkie poziomy. Neurozy to osłabione nerki, nadnercza i często też słaba jest tarczyca. A Matrix skierował naszą uwagę na czakramy, zamiast na gruczoły dokrewne. Żyję już wiele miesięcy bez czakr i mam się dobrze, jak widzisz. Gruczoły wraz z systemem nerwowym stoją na granicy świata widzialnego i niewidzialnego. System nerwowy w mózgu to komunikacja między światami, poziomami. Gdy te drogi komunikacyjne są zablokowane, siada wszystko, relacje z sobą i innymi. I posłuchajmy, jak pięknie to omawia dr Morse w filmie o wielkim układzie limfatycznym. There's two sides to chemistry. What are they? Now, the nature of these two sides of chemistry is vital to understand. The two sides of chemistry can be compared to male and female. The one side of chemistry can be considered the men. The other side of chemistry can be considered the ladies. Okay? Now, the male side of chemistry is by far the aggressive side of chemistry. Men are aggressive. They like to tear things apart. I was asking a guy in the other day if he had a screwdriver because I wanted to tear this phone apart and see how it was made. That was the male side of me. The female side of me is going to take a paint brush and put flowers on my phone. Because the female side of chemistry is the healing, the building side. Females create. They're the creative side. They sing, they dance, they write music, poetry. They knit, they make quilts. The male side of chemistry tears things apart. Essential. Not one is better over the other unless you have too much of one. Especially if you have too much males together, you have a very aggressive mix. Nothing wrong with that. At certain stages. So, men, they're inflammatory. Women, anti-inflammatory. Now, when you see a male that's creative, that's his female side. I'm a musician, so that's my female side. I get in touch with that. I was raised by my grandmother and my mom and my sister. And then I had a grandfather who was a workaholic and too much aggression there. I like the other side, so I was a musician into creative arts. That's my female side. But I can get my male side. I was a farm boy throwing hay, cutting Christmas trees. I mean, that was my male side. But I always like to come over on the female side, too. And that's the way it is in chemistry. There's all levels of female chemistry and all levels of male chemistry. That's simple. Bez postu owocowego, jak mówią prawdziwi naturopaci, nic nie puści. Medycyna to męska strona mocy. Każdy system hierarchiczny to kwasy, źrące. I według niej przyczyną chorób są wirusy, kleszcze, patogeny. Czy do ciebie doszło już, gdzie leży prawda? Mądrość mówi teraz. Spraw swój świat zasadowym i daj inny przykład. Dzieci, dopóki nie złamie się ich wewnętrznie, to łapią za owoce, nie warzywa, orzeszki czy chleb. Owoce, tak jest z moimi wnuczkami. Na bosaka i tylko owoce. Najbardziej lubią jagodowe i arbuzy. To klucz naszego odżywiania. Owoce, jagody, arbuzy. Im więcej kwasów, męskości, gorąca, tym mniej wody. Uderzenia,
takie dużo ludzi ma uderzenia gorąca, pocenie, duszno. Kwasy odwadniają i kurczą. Postawa skulona, lęki. Nadmiar męskiego powoduje skrzywienia, pokręcenia i bóle. Żeńskie jest płynne, ruchome, miękkie. Ona jednoczy, łączy, rozświetla. Tak potrafią już nieliczne kobiety i małe dzieci, szczere, proste, radosne, jak tutaj. Sodo! Masz całą nową południową Walię, a chciałeś nas rozjechać? Nie słyszałeś sygnału? Co to ma z tym wspólnego? Mieliśmy pierwszeństwo. Też mi coś. Złamałeś przepisy. Dajmy spokój. Chcesz się wtrącić? Herbie miał pierwszeństwo. Kto cię pyta o zdanie? Może mały zakład? Wskakujcie, koniec wojny. Wsiadajcie. Chyba kiedyś boksowałeś. Walczyłem o tytuł w wadze średniej. Załatwił mnie w 9. rundzie. Za dużo piłem. Pamiętam cię. Terk Tatil. Byłem dobry, ale za słaby, żeby zostać mistrzem. Żona Paddy'ego spisała się po mistrzowsku. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak szybko zakończył bójkę. Masz dobrą kobietę. Tak. Generał Weatherby mianował Lloyd Sherman pułkownikiem honorowym. Na ramię broń. W prawo patrz. Naprzód patrz. Prezentuj broń. Ten stopień został ci nadany za wybitne zasługi. Bezbronna, jeśli nie liczyć złotych loków, brązowych oczu i piegów, podbiłaś cały nasz pułk. Mam zaszczyt wręczyć ci nominację, pułkowniku Sherman. Nie przeczytam. Za małe litery. Zresztą i tak nie umiem czytać. Zapewniam cię, że wszystko jest zgodne z regulaminem. Czy jako pułkownik nie mogę się bawić z chłopakami? Oczywiście, że możesz. Pan się nie bawi. Czy pułkownik musi chodzić spać o 7? Czasami może o 8. Proszę to powiedzieć mamie. Powiem. Nic nie mówcie. Zrobię dziadkowi niespodziankę. Gdzie on jest? W dużym pokoju. Wygląda na to, że w domu nie będzie już smutno. Minęły już dni, gdy urody blask serce moje zniewalał. Gdy od poranka do późnej nocy marzyłam wciąż o miłości.
was love, and all love. Może płomyk nadziei rozbłyśnie i dni staną się lepsze. Lecz nic nie dorówna słodyczy marzeń o pierwszym uczuciu. To twoja babcia, skarbie. Zaśpiewałaś jej piosenkę. Wiem, mama mnie jej nauczyła. Coś nie tak? Mówi się nauczyła. No to nauczyła. Jak miała na imię moja babcia? Amantis. Piękne imię. Była piękną kobietą o pięknej duszy. Chciałabym, żeby tu była. Dlaczego? Bo wiem, że poszłaby do mojej mamy i całowała jej smutki. Kobieta ma w końcu wyjść z inkubatora, z jaja ku życiu w radości i przestać ufać sile męskiej. Ma ufać sobie, odzyskać odwagę, moc życia. To chęć chociażby działania, podejmowania decyzji. I trzeba mieć główny cel – uruchomić miłość, bo bez niej szary, smutny i chory jest świat. Cała planeta jest w tym. Właśnie Matka Ziemia, nas, prawdziwych, uświęconych kobiet, potrzebuje teraz najbardziej. Przemawiam teraz do ciebie z troską i miłością. Zwróć się ku żeńskiej stronie życia, ku kobiecości, ku zasadzie. Także skieruj swoją uwagę na krew i limfę, gdzie krwi mamy około 25%, a resztę limfy do oczyszczania. Bo to limfa wraz z całą florą bakteryjną jest jak kanaliza w domu. Bardzo nie poleca się masaży limfatycznych, kierujących się w stronę serca. Wyobraź sobie, że kuchnia w domu to serce i wszystkie odchody z kanalizy kierujemy do kuchni. Czy ma to dla ciebie jakiś sens? Od 1982 roku, czyli miałam 32 lata, zrezygnowałam z medycyny, tej, którą wszyscy znamy. Były to posty, diety, masowania stóp. Potem doszły sesje oddechowe i praca w głąb według praktyk kahunów. W latach 90. poznałam książkę Zdrowie i szczęście przez post i tam usłyszałam, że jest coś takiego jak pożywienie bezśluzowe. Od tego czasu jeszcze to dołożyłam, może nie całkowicie, ale takie 2-3 razy do roku sobie robiłam takie
okresy oczyszczające, a już zwłaszcza, kiedy coś czułam, że się coś ze mną dzieje. Czyli pożywienie bezśluzowe, z reguły owoce, woda i do łóżka. Kiedy wyjechałam, czułam, że coś się ze mną dzieje, wyjechałam zamiast wyleżeć, była zapłacona wycieczka do Pragi, był brzydki dzień, wiatr i po tym gorzej się poczułam. Było to przeziębienie przeziębienia. Nie wziąłem żadnych tabletek, ciąg dalszy, bezśluzowo, woda, łóżko i pięknie wszystko wyszło. Także to jest sposób, biologia życia. Zachęcam Ciebie, poznaj czym jest biologia życia. Do filmów, które wprowadzam na kanał, czasami powracam. Karmię się tym samym mądrościami, a także pięknymi obrazami, które powstają dzięki przyjacielowi Piotrowi. Dziękuję Tobie także za wkład, za komentarz, za ten ślad w postaci palucha. Przez to więcej ludzi może oglądać, bo są większe zasięgi. Za chwilę udaję się na koncert z okazji Dnia Kobiet. I właśnie dlatego też szczególnie życzę Tobie, poznaj tajemnicę układu limfatycznego. Przejdź na żeńską stronę mocy, na kobiecą, ku naturze, przyrodzie. To tu jest zdrowie i właśnie tu jest radość. No i oczywiście zapraszam na odcinek następny, drugi, o stopach i nogach. A zapowiada się naprawdę ciekawie, no przecież czekasz na to już ponad rok. Do zobaczenia.